Tu to Baskardi. Witamy serdecznie naszych wszystkich kochanych słuchaczy i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka na zakończenie wakacji drewnianych poniedziałków. Tym razem pan Marcin zabrał nas do Rożnowa, do kościoła świętego Wojciecha z 1661 roku. Jest to niesamowite, ponieważ chcieliśmy naszą audycję nagrać wewnątrz kościoła. Nie jest to jednak możliwe, ponieważ w tym czasie, jak być może słyszycie, jest w kościele odmawiany różaniec, ale myślę, że to nie przeszkodzi nam, żeby nagrać teraz kilka minut. Pokażemy wam krótki materiał z kościoła ze środka, natomiast teraz oddajmy głos panu Marcinowi. Kościół w Rożnowie powstał w XVII wieku, to rok 1661. Został on fundowany przez właściciela miejscowości Jana Tarnowskiego. Wyzwanie świętego Wojciecha pochodzi z kaplicy, która wcześniej była na zamku w Rożnowie, bo jak pewnie wiecie, Rożnów to miejscowość ze średniowiecza, pierwsze wzmianki to XIII wiek. Był tutaj zamek budowany w czasach Kazimierza Wielkiego, z którego też niewiele się zostało, same mury tylko. Kościół, jak widzimy, jest bezwieżowy. Tutaj część takich kościołów ma w Polsce właśnie bez wież, ale mamy dużą, widać na środku, wieżyczkę na sygnaturkę, kościół kryty blachą. Jeżeli chodzi o wnętrze, to mamy bardzo oryginalny ołtarz główny, w którym znajduje się grupa ukrzyżowania, czyli krzyż oraz Matka Boża i Święty Jan. One pochodzą z rzeźby i ten krucyfiks pochodzi z 1700 roku, czyli z ostatniego roku XVII wieku. Jeżeli chodzi o ołtarze boczne, to pochodzą one z XVIII wieku. W prawym ołtarzu jest obraz Matki Bożej, pokryty właśnie takimi wzmocnieniami. Wewnątrz mamy również konfesjonały z XVIII wieku oraz bardzo ciekawe również podłogę. To wakacyjny odcinek drewnianych poniedziałków. Nie może zabrać właśnie niespodzianki i zagadki. Zagadki dokładnie, tak, także panie Marcinie, chyba czas na zagadkę, czas na prawda? Zagadka będzie taka: wymień miejscowość, która w której najbliżej Rożnowa znajduje się kościół drewniany. Wysyłamy wiadomości w adres niezmienny marcin.smajdor@jcl.edu.pl. A ja w imieniu pana Marcina zapraszam do subskrybowania kanału drewnianych poniedziałków, oczywiście lajkowania tego odcinka, pozostałych odcinków, które możecie na kanale wszystkie w archiwalnych części poglądać, no i do pisania do autora naszych drewnianych poniedziałków. Do zobaczenia. W najbliższy odcinek, pierwszy w nowym roku szkolnym, będzie zaraz 1 września, mamy w czwartek, czyli 5 września. I zabierze nas pan do... A to jeszcze nie zdradzam, to będzie niespodzianka, to będzie jakiś kościół, już tutaj z małą. Do zobaczenia, dziękujemy i życzymy wam dobrej końcówki wakacji i zobaczymy się 1 września. Szkoły podstawowe o godzinie 9, o 10 będzie wspólna msza święta, a uczniowie liceum ogólnokształcącego o godzinie 11. Do zobaczenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże.